Hejka kochani, witajcie na moim kanale. Jestem teraz w domu, bitka jest pogoda. Nie ma co robić, więc postanowiłam, że nagram dla was filmik pod tytułem Robić się nudzicie. Chociaż też się czasami nudzę i nie mam pomysłu, ale akurat wzięłam te pomysły, które czasami ja robię. Tak więc już wam je mówię. Pierwszy pomysł to jest: no możecie na przykład oglądać film na Netflixie sami albo z kimś, jeżeli w ogóle macie Netflixa. A jak nie macie Netflixa, to możecie oglądać coś w telewizji. Może będzie serial jakiś lub możecie oglądać kreskówki albo bajki. Jeżeli ktoś lubi bajki, to może bajki oglądać. No, tak więc no. Możecie też oglądać YouTube'a. Tak, i na przykład nie oglądać coś na nim. Moje filmiki, ale nie tylko. Możecie wyglądać różne filmiki śmieszne. Na przykład możecie oglądać filmiki kabarety. Albo na przykład na coś śmiesznego, żeby się na przykład pośmiać. No cokolwiek. Albo po prostu możecie oglądać ulubionego youtubera, którego macie. Możecie też na przykład pograć w gry planszowe. Ja mam takie gry. Mam jeszcze więcej gier. A mam na przykład takie gry jak karty, jak gry w żabę, muchy, coś takiego. Mam sadę do lotniczyka, które na blokach znam. Możecie sobie pograć w te gry z rodziną, z przyjaciółmi, z dziadkami, z kimkolwiek chcecie. Ja mam tych gier mnóstwo, ale pokazałam wam przykładowe na przykład gry. No. Możecie też na przykład poczytać książkę sobie, jak macie na przykład jakąś ulubioną, albo po prostu jakąkolwiek książkę w domu. Co możecie wziąć i poczytać. Ja ostatnio kończę czytać książkę o Marko i Córko. Chyba znacie o Marko i Córko. To jest książka o Marko i Córko. Mają swój kanał, jest tam mama, córka, prowadzący kanał. Chyba wiecie, co tutaj wam mówić. I ta książka jest fajna, bo opowiada o prawdziwym życiu ich tak naprawdę. Jak to byli jak była mała Paulina, jak jej mama była młodsza i tak dalej. W tym są też dobre, że nie tylko są tutaj napisy, ale też są zdjęcia. Możecie zobaczyć, są też zdjęcia, takie na przykład zdjęcia. Na tych różne są zdjęcia, jak ona była mama, jak jej mama była młodsza. Są też zdjęcia jej taty, jej chłopaka chyba też, no. Takie tam różne. Możecie też pokazać na jakimś instrumencie, jak macie instrument na nim pograć. Więcej czasu spędzicie i pogadać na instrumencie, gdzie się nauczycie na nim na pewno grać. Bo ja mam instrument, ale na razie na nim nie gram, bo nie, są nastrojone, bo nie jest nastrojony. Ale jak będzie nastrojony, to będę grała na nim. I może kiedyś wam pokażę, jak się nauczę. No. Pogadać na instrumencie dobra sprawa. Jak lubicie grać na jakim instrumencie, to grajcie, jak nie. Macie, jeżeli nigdy na przykład nie graliście w jakim instrumencie, a chcecie, też musi się nauczyć. Macie na to czas. Może też na przykład nauczyć się gwiazdy, szpagatu, stoi na rękach, mostka, czegokolwiek tylko chcecie. To jest idealny moment, żeby się nauczyć takich rzeczy. Odpalcie na przykład YouTube'a i zobaczcie i uczycie na przykład krok po kroku. To jest dobra sprawa. No, możecie też na przykład poćwiczyć sobie pajacyki, przysiady, cokolwiek. Jak ktoś lubi rysować, to można sobie porysować. Bo ja trochę lubię rysować. Nie tak bardzo, troszeczkę. Ale na razie nie rysuję, bo nie mam ochoty. Ale czasami mi się zdarzy. Więc możecie sobie porysować. Jak ktoś ma taką pasję rysowania, to niech ją rozwija i rysuje sobie różne jakieś obrazki, cokolwiek. Możecie na przykład z czymś poeksperymentować. Na przykład w kuchni upiec coś, ugotować. Cokolwiek, na przykład pomóc dzieciom w kuchni możecie i się nauczyć jakiejś rzeczy, no cokolwiek chcecie, możecie gotować. No i możecie zobaczyć, bo na moim kanale jest pokazane, jak ja przyrządzam ciasteczka owsiane. Tak możecie wpadać i tam wszystko jest pokazane, jak zrobić, więc jak chcecie się dowiedzieć, jak zrobić, to wpadajcie. I na moim kanale będzie jeszcze filmik o gotowaniu, bo mam... Bo chcę zrobić makaroniki, więc będzie jeszcze taki filmik, ale jeszcze nie wiem kiedy. Możecie posprzątać swój własny pokój.
Jak macie bałagan, możecie posprzątać. Nawet jeśli nie macie bałaganu, to tak możecie posprzątać. Posprzątać, bo może kiedyś coś zgubiliście, a nagle, jak teraz posprzątacie, okaże się, że to znaleźliście i jest i macie to na przykład. No, tak bywa. Więc. Można pójść na przykład na spacer z psem, albo rodzicami, rodziną, albo samemu na razie przejść w ciszy, pochodzić, pospacerować. To jest fajne, dobrze. Więc możecie wszystko robić, jeżeli tylko macie czas i macie na to ochotę i się na przykład nudzicie, no to proszę bardzo. Czy możecie na przykład wyjść na dwór, sobie posiedzieć, odpoczywać też, jeżeli oczywiście jest ciepła na dworze i piękna pogoda. Bo teraz u mnie pada deszcz i nie mogę sobie wyjść na dwór, chociaż już przestał padać deszcz, ale jest wszystko na dworze i ponuro. Tak więc to tyle było moich pomysłów na nudę w domu. No. Tak więc to tyle było moich pomysłów. Jakie miałam pomysły na nudę w domu. Więcej pomysłów nie mam. Nie przychodzi mi nic więcej do głowy. Tak więc cóż. Koniec tego filmiku. Może komuś przydadzą się moje propozycje na nudę. Piszcie, jakie byście chcieli filmik, żebym nagrała. To nagram. Zobaczcie mi pytanka do Q&A, to postaram się na jakieś Q&A. Tak? Musimy zadać pytanka. Podajcie na moje inne filmiki. Podajcie też na moje social media. Instagrama, Snapchata, Facebooka i TikToka. Będzie mi miło, jak tam wpadniecie. Może też wpadać do mojego snapa i wysyłać mi snapy. To wtedy nagram taki filmik na YouTubie, jak wy coś mi wysyłacie i ja wam wtedy odsyłam. Tak więc no. Dawajcie duży łapek w górę. Tak, duży łapek w górę. Subskrybujcie mój kanał, tak, subskrybujcie kanał, żeby ten czerwony napis zmienił się w szary napis. No i cóż, widzimy się w następnym filmie, który zobaczymy, kochani, pa, pa!